Cześć, z tej strony Jaro, witajcie w lekcji, w której uczyć się będziemy grać piosenkę pod tytułem Zanim pójdę zespołu Happy Set. Zapraszam. Jak zwykle zaczynamy od pokazania akordów, które będziemy potrzebować do zagrania tej piosenki. Są to amol, cedur, demol, emol i fdur. Zanim pójdę jest to idealny utwór, żeby nauczyć się mieszać bicie harcerskie z biciem na dwa. Oprócz tych dwóch bić będziemy potrzebować jeszcze jedno bardzo proste bicie pojedyncze. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę mamy bicie harcerskie, potem mamy bicie na dwa, czyli pierwsze trzy uderzenia z bicia harcerskiego i potem mamy bicie pojedyncze, czyli pierwsze uderzenie z bicia harcerskiego. Dlaczego mówię o mieszaniu bicia harcerskiego z biciem na dwa? Zerknijcie proszę do opracowania, do którego link macie w opisie filmu i zwróćcie uwagę na to, że w zwrotce mamy dwa pierwsze akordy kolorem niebieskim, ostatni akord kolor czarny. W refrenie jest na odwrót. Pierwszy akord jest kolorem czarnym, a kolejne dwa akordy są kolorem niebieskim. Akordy są te same. Mówię amol, demol, emol. Czyli w zwrotce będziemy grać tak. Amol krótkim, demol krótkim i emol harcerskim. Tak? Czyli jest na dwa, na dwa, na dwa. Raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa, i trzy i cztery, i raz i dwa, i raz i dwa, i raz i dwa, i trzy i cztery. A w refrenie będziemy grać amol biciem harcerskim, czyli amol będzie tym dłuższym akordem, a akord demol i emol będą tymi krótszymi. Czyli brzmieć to będzie w ten sposób. Słyszycie różnicę? Jak pewnie się domyślacie, wszystkie akordy, które są zapisane kolorem czerwonym, będą grane biciem pojedynczym. W całej zwrotce i na początku refrenu w sumie sprawa jest prosta, ponieważ mamy tak, albo dwa razy akord grany biciem na dwa i raz biciem harcerskim, albo na odwrót, czyli raz harcerskim i dwa razy biciem tym na dwa. Ale zerknijcie do drugiej części refrenu, tak naprawdę trzecia, czwarta linijka. Mamy tak, amol biciem harcerskim, demol, giedur i cedur biciem na dwa i dopiero jest fdur biciem harcerskim. Tak naprawdę tam pół tak tutaj jakby jest zabierane i bez tej przerwy od razu jest zgrana druga część refrenu. Chodzi mi o ten fragment. Amol, harcerski, demol krótkie, giedur krótkie, cedur krótkie, fdur harcerskie i od razu amol harcerskie, druga część refrenu. Demol krótkie, emol krótkie, znowu amol, demol, emol, amol, harcerskie, demol krótkie, giedur krótkie, cedur krótkie, fdur dwa razy harcerskie. Ok, spróbujmy zagrać cały refren razem. Uwaga, 3, 4. Przechodzimy do intra, tak naprawdę powinniśmy przejść. Do wstawki. Jakiego intra? Do wstawki. A że wstawka jest zagrana tak samo jak intro. Następnie jest grana druga zwrotka, dokładnie tak samo jak zwrotka pierwsza. Refren, intro razy dwa. Później są ostatnie dwie linijki ze zwrotki, czyli ale zanim pójdę. Następnie refren jest zagrany dwa razy i zakończenie, które w sumie jest tak naprawdę bardzo podobne do intra. Ostatni akord się troszeczkę różni, znaczy w sumie ostatni akord, końcówka się troszeczkę różni, ponieważ ostatni akord w intrze, czyli emol, jest zagrany biciem pojedynczym, natomiast w zakończeniu ten emol jest zagrany biciem harcerskim i po nim dopiero jest akord cedur zagrany pojedynczo w dół, jako zakończenie piosenki. Myślę, że już wymiatasz w tej piosence, także spróbujmy zagrać ją razem, wraz z linią melodyczną. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj i widzimy się za kilka dni w kolejnej lekcji na kanale. Miłego szarpania. Cześć.